Papierowy men. Ale śmieszne, powiem w samolocie Allah Akbar w grze komputerowej. Ale śmieszność. Ale super, a ciekawe czy będzie mu tak śmiesznie jak mu taki serio gościu powie w metrze. Lecimy. Siema, szukam żony, Morgan. Moi drodzy, możecie teraz tak. Dobra, ja wam pozwalam, słuchajcie. Możecie swoje podania, czy szukacie żony, czy męża. Niezależnie, czy kobieta, czy mężczyzna. Możecie napisać teraz trzy zdania o sobie. Cześć, nazywam się ten, mam tyle lat. Moje hobby to, potrafię to. Jestem dobrym przykładem na męża. No i tutaj możecie teraz swoje anonse wstawiać. Pozwalam wam. Darmowo, bo na innych stronach musicie płacić za takie rzeczy. Czy to oznacza, że naprawdę tutaj nie znajdę żadnej broni? Nie mogę znaleźć pracy. Czy dobrym wyborem będzie otworzenie kanału na YouTube i streamować? Czy ważny jest brak stulei? Słuchaj, jak nie możesz znaleźć pracy, to dobrym pomysłem jest założenie kanału na YouTube o tym, że nie możesz znaleźć pracy w Polsce. I robienie vlogów, jak chodzisz do pośredniaka i jak cię ciągle z kwitkiem odsyłają. Stary, to by był hit. Są już takie kanały. No to są, no to widocznie ja się nie znam. Ty, w całym hangarze nie było nic. Ale jedno jest pewne. Ty, a jest tu Czarek. Halo, Czarek, jesteś tu na tym, na streamie. Czarek, jakbyś chciał zagrać, to tam się potem odezwij. Bo ja to bym tak jakiegoś duasa tutaj przytulił. Izdin, kuźwa, od 16 roku życia nie byłem na bezrobociu. Jak wy to ludzie robicie? Ja pierdzielę. Izdin myśli, że oglądanie filmów to praca. To jest stary, to myślę, że, a ty myślisz, że to co ja robię to jest praca? Coś ty, kurde, kogo ty chcesz oszukać? YouTuber, streamer, praca. Stary, praca ma polegać na tym, że idziesz na 8 godzin przynajmniej pracy. Do tego musisz wstać 2 godziny wcześniej. Przynajmniej z 30 minut dojeżdżać do pracy. I jak już przyjeżdżasz, czyli straciłeś 10 godzin poza domem, to masz po prostu już nie chcieć nic. Masz mieć myśli samobójcze, masz być wycieńczony psychicznie i fizycznie. I najlepiej by było, jakbyś jeszcze mało zarabiał, bo wtedy to potęguje właśnie jeszcze te doznania. Ta niechęć do własnego życia i tego kraju. I to tak powinno wyglądać. Wtedy czujesz, że żyjesz. To jest tak, jak cię nic nie boli, to nie czujesz, że żyjesz. To cię ma boleć, to życie ma cię boleć, ta praca, to wszystko. Taki jest los. Kiedy Infestation? Co wyście to wymyślili, sir, że Infestation by miało wrócić? Ja za dużo dobrego dla tej gry zrobiłem. Wydałem pieniądze, streamowałem ją reklamując.
Robiłem filmy o niej na YouTube'a. Za dużo darmowej reklamy dostali i nie wykorzystali tego potencjału. Zdupili grę i tyle. Woleli zarabiać na cheaterach. Gnoje jedne. SKS-a w sumie nie chcę. A co jeśli mam pracę, którą lubię? Mam ją zmienić? Tak, nie możesz mieć pracy. Praca nie może ci sprawiać przyjemności, a ja ci powiem dlaczego. Nie z zazdrości. Praca nie może ci sprawiać przyjemności, bo jest to pierwszy krok do pracoholizmu i zatracenia się w tym świecie. Zatracenia równowagi pomiędzy życiem prywatnym, rodziną, a zarabianiem. I dla własnego dobra powinieneś zmienić tą pracę. Żeby sąsiad mógł zmienić Passata, tak. Kurwa, panie! Passat! W gazie! Instalacja LPG! Wezmę ja, żeby inny nie miał. Ja myślę o grach i o sporcie, bo podoba mi się praca. Co dalej? No to Morgan, no co ja ci mogę powiedzieć, no. Musisz teraz zdecydować, nie? Czy chcesz zaprzedać swoją duszę i na przykład robić turnieje Lola? Ty byś chciał komentować, Morgan, no ja wiem. Ale to jest tak jak na przykład... to są takie marzenia trudne do spełnienia. To tak jakby ktoś przyszedł tutaj teraz bez nóżek i powiedział, ja chcę zostać pływakiem. Albo, no nie, no w sumie bez nóg się da, ale na przykład ja to chcę piłkarzem zostać. No teoretycznie dałoby się to wykonać, ale jest to ciężkie. No to z Morgan tak jest, no. W Żabce możesz pracować. Ej, możesz pracować w Żabce, stary, w Biedronce. Tam w każdej Biedronce w Polsce jest jakiś problem. Ja bym tam dorzucił po dwóch jeszcze pracowników na sklep. Bo tam są różni pracownicy, tam na magazynie się krzątają, na sklepie, na kasie. I zawsze ich brakuje, nie? Jedna kasa otwarta. No ta babka musi wszystko umieć, co na Biedronce, bo ona musi i kasować, i na magazynie, jeżeli czegoś brakuje, sobie przynieść, i wykładać sklep na półkach. Na półkach sklepowych przedmioty. Ale tam jeszcze z dwóch takich, kurde, by trzeba Ukraińców rzucić. Niech tam wykładają mineralki albo coś takiego. No bo to kurde, no. Sklep na pewno zarabia dobrze. Przecież Biedronka to jest najpopularniejszy sklep w Polsce. I taki mają dochód, że na pewno. Co ich nie stać na pracownika? Ile oni tam zarabiają na miesiąc? Oni mają niską marżę. No. No tam przez to jest tanio, nie? Ale no i tak pewnie dobrze za ten, i tak pewnie dobrze na plus wychodzą.
Nie, nigdy więcej. Nie, ja nie chcę żadnych kas samoobsługowych. To jest gówno prawda. Wystarczy, że w Tesco czy w Carrefourze, w Tesco chyba są te samoobsługowe. Nigdy. Choćby miała być długa kolejka, ja idę do tej długiej kolejki i czekam cierpliwie, aż mnie babka skasuje. Bo te samoobsługowe to jest problem. Tam czujniki się dupczą. Co chwilę jakiś problem. Wyłóż towar jeszcze raz, albo proszę umieścić go w siatce. A najgorsze, jakby ktoś chciał jeszcze alkohol kupić, albo papierosy, albo w ogóle jakieś rzeczy na dowód, to musisz babkę zawołać. Musisz poczekać, aż będzie wolna, ją zawołać. Ona wtedy przyjdzie, pik, dobra, okej, sprawdzi, jesteście pełnoletni. No tragedia, ja wam powiem. Mogę nie dobiec, kurde. Wciągnę sobie te leki. Dobra, niech ktoś uruchomi Fortnite i sprawdzi, czy działa mu połączenie. Błagam, Morgan napisał. Kichanie to śmierć, bzyku, dokładnie. Polecam robić zakupy wieczorem, wtedy nie ma dużo ludzi, wtedy jest też ciekawie. Bo co się nie zapytać kogoś w biedrze, to na 90% będzie ta osoba z Ukrainy. A sobie mandarynkę wciągnę. Miały być bez pestek. Nie czałej, nie zauważyłem tego. Ale po to czytam czat, żeby takie osoby jak ty, czałej, mogły mi to powiedzieć. Dobra, wyszliśmy z wody. A jakieś kurde bagnem wali. Dobra, trzeba się odświeżyć. Teraz już lepiej. Kąpiel streamera. Poranny prysznic to jest, tak, to jest suchy prysznic tak zwany. Tak, ja się śmiałem, bo jak Patty miała szampon w sprayu. Facet, skąd on ma to wiedzieć, że takie coś istnieje? Mówi, że szampon w sprayu jest suchy szampon, jakoś tam to się to nazywa. To jest jako pianka czy coś. Ja mówię, kurwa, co? No, co to psikam tutaj, jak nie mam czasu, szybko przed pracą. Nie muszę suszyć i to myje mi włosy. No spoko. Kurde, strefa już ruszyła.
papierowy men, 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 men. Co my wiemy o życiu, Bąkol, jak już czasy szamponów w sprayu są? Dokładnie. Ale tego fryzjera to zmieni. Czemu? Elegancko. Kurde, wyprzedził mnie. Ja nie mogę tak, ja jestem królem szosy. O nie! O tak! Wziom! Uwaga, wyskok! Niestety nie udało się. Pędzę, pędzę, pędzę. Pędzi, pędzi, Renifer, pędzi, pędzi. O kurwa!